Zdrowia, szczególnie dla wierzących. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Bernie Sanders to kandydat jest niewierzących. No, niestety w Ameryce coraz więcej jest niewierzących. Ameryka zbudowana na Biblii, Bóg z nami i tak dalej. No, nie jest to niemieckie Bóg z nami, no ale... Bóg jest na banknotach, Bóg był w konstytucji i tak dalej, Dla Berniego Piaseckiego Sandersa, kiedyś jakimś takim, no można powiedzieć, słabym punktem do kandydowania na miejsce polityczne, na pozycję polityczną, to poza tym, że jest socjalistą, byłoby jeszcze to, że jest ateistą, że jest, można powiedzieć, laickim, niewierzącym, no, narodowości czy wyznania nie ma co tam wskazywać, no, ale no nie wierzy w żadnego Boga, nie związany z żadną religią. W 2016 roku Narodowy Komitet Demokratów, taki, no, jeden z tych ludzi, którzy pracowali dla tego komitetu, no to w WikiLeaks się pokazało, że on starał się uzyskać zezwolenie na to, sugerował, on zasugerował to, żeby używać Berniego Sandersa ateizm coś przeciwko niemu w tych wyborach wstępnych, w tym czasie, kiedy była Hillary Clinton i on. No, on tam się czuł, że jego oszukali, ale między innymi była kwestia tego, że demokraci, jedna z tych frakcji, no bo to tak jak w socjalizmie to zawsze tak jest jedna partia, ale są frakcje, które chcą zaciukać innych. Także są, można powiedzieć, dwie partie. Tyle tylko, że jeżeli jest jedna partia, to ona rządzi przez 30 czy 40 lat, a mordują się pomiędzy sobą. Jeżeli jest demokracja, to są dwie partie, no i jest tak zwana opozycja. Także taka to jest diametralna różnica. W tym roku jego religia, czy w zasadzie brak jego religii i wyznania, to nikt nawet o tym nie zaszemrał. Nikt nawet nie dał jakiegoś przypadkowego komentarza, nie wspomniał, tak? Nigdy to nie zostało wspomniane. Zasadniczo to w przeszłości to było tak, że prezydent, czy ten kandydat na prezydenta, no to miałby jakąś tą wiarę, miałby te swoje przekonania religijne, no i by wspomniał coś na ten temat. No a teraz już nie ma tego. No dlaczego by wspomniał? No bo jest taki przekrój religijny w Ameryce, przysięga się na Biblię w sądzie, ludzie chodzili do zborów, do kościołów, do synagog, że jest jakieś takie przekonanie, no ale zdecydowanie to był kościół anglikański, tak, czy powiedzmy tych odłamów anglikańskich byli katolicy, no, ale katolicy byli przez długie wieki, powiedzmy, ścigani, byli po prostu eliminowani, no ale prezydent wspominał o religii. Kennedy, kiedy w latach 60. dochodził do władzy, a był katolikiem, no to musiał w zasadzie obiecywać Amerykanom, że nie będzie słuchał papieża, tylko że będzie słuchał swoich obywateli Amerykanów. No i tak jak takie tabu przeciwko kandydatom, którzy pokazywali socjalistyczne rozwiązania, to się wszystko roztopiło. Już teraz nikt nie ma żadnych tam, no, poprawność polityczna zabiła w ludziach pytanie, czy socjalista może rządzić Ameryką. No i tak samo wyparowało to, czy ateista może być wybrany
przez ludzi, którzy wierzą. No i tutaj jest Sanders. No Sanders no, jest Żydem, jest wychowany, jego dziadkowie to by byli praktykujący Żydzi. No on jest laickim Żydem, mówi się to secular Jew, no ale nie jest... Nie nazywa się sam siebie ateistą. Tak jak on to opowiada, no to on mówi, że nie jestem związany z żadną tam organizacją, z żadną zorganizowaną religią. I on wierzy w Boga, tyle tylko, że inaczej. On wierzy, dla mnie mówi, że to jest religia, no to jest to, że wszyscy jesteśmy połączeni, że całe życie jest połączone, że my wszyscy jesteśmy jakoś tam związani. Kiedy został zapytany przez jednego człowieka, czy wierzy w Boga, to on mówi, że jestem kim jestem, tak? Jestem kim jestem, w to, co wierzę, no to wierzę. No i moja duchowość jest taka, jak w nas wszystkich innych. No to takie pitolenie, tak? Takie ogólnikowe pitolenie, można powiedzieć, że o obejmowanie drzewa też jest znajdowanie Boga, bo Bóg jest wszędzie, tak? No, czy jest w piwnicy u Kowalskiego, no to ten kawał to można sobie opowiadać w pierwszej klasie, a odpowiedź jest taka, że nie ma Boga w piwnicy u Kowalskiego, bo Kowalski nie ma piwnicy. No ale to takie funkcjonalnie, czy tak praktycznie, no to w zasadzie ta religia, czy ten brak religii, czy to, jak Sanders tłumaczy, no to jest podpasowane pod jego socjalizm polityczny, tak? To jest zdecydowanie on, powiedzmy, w stosunku do Izraela, jako no, połączony, powiedzmy, poprzednimi pokoleniami, no to on do Izraela to on jest bardziej połączony decyzjami. No on się tłumaczy, że on nie jest wrogiem Izraela, bo to jest największa sprawa, że nie jest antyizraelczykiem, no bo 80%, 90% demokratów mamy, 90% Żydów w Ameryce to są demokraci. No i a ci ludzie mają troszeczkę większe jakieś takie sentymenty względem Izraela. No połowa ludzi pochodzenia żydowskiego, ateiści, nienawidzą Izraela. No ale to jest jeszcze bardziej skomplikowana sprawa. No ale on się tłumaczy dla Amerykanów, jaki jest stosunek jego do Izraela. No ciekawa sprawa jest taka, że w 1963 roku on mieszkał w kibucu w Izraelu. On mieszkał w kibucu w Izraelu jako materialista, czyli ktoś, kto wierzy w życie tylko doczesne i nie życie przyszłe i życie duchowe, czyli taki czysty materialista. On był gościem takiej socjalistycznej grupy młodych. Oni tam zakładali te kibuce. No i w Nowym Jorku to opisywali, że w zasadzie ten kibuc to patrzył się na Soviet Union, czyli na Związek Radziecki jako model, jako model na życie. Także te pierwsze lata, powiedzmy, Izraela, no to byli ci socjaliści. To w Polsce zbudowano socjalizm, podobni ludzie zbudowali w Polsce socjalizm, podobni ludzie budowali socjalizm w Izraelu. Później wielu z tych, którzy budowali socjalizm w Polsce, tam w latach późnych 60. wyjechało do tego Izraela, cały czas starać się budować ten socjalizm. No i tam w tym kibucu, w wielu kibucach po prostu flaga czerwona, flaga komunistyczna wieszała. W pewnym momencie Sanders opowiadał dla takiej publikacji, która się nazywała Żydowskie prądy. On powiedział, że to, co doświadczyłem i to, co widziałem w tych kibucach i w Izraelu, no to pokazywało, wskazało dla mnie te wartości postępowe, tak? Czyli, no bo socjalizm to jest
oni się nazywają postępowi, dlatego że są konserwatyści, którzy bazują na setkach lat doświadczenia, czyli wszyscy ci postępowi mają jakieś nową ideę, ideologię, bez zwracania uwagi, jak to się skończy. No, to jest ten socjalizm, te wszystkie postępowe ideologie, no to z reguły się kończyły głodem i mordowaniem wielu milionów ludzi. Brat Sandersa w 2016 powiedział dla Washington Post, że Sanders rzeczywiście jest niereligijny. No i to pokazuje, czy to stawia Sandersa troszeczkę poza amerykańskim społeczeństwem, no bo jednak 26% tylko niedawno, tam rok, dwa lata temu, 26% to mówię, że są agnostykami albo ateistami, albo tak zwane nic z tej listy, no bo tam można wybrać i tam jest nic z tej listy, no to oni często wybierają, a w 2009 roku było 17%, także przez 10 lat powiedzmy 10%, czyli o 1/3 się to wszystko podwoiło. Cały ten wzrost tego braku połączenia z grupami religijnymi, no to jest, widać to we wszystkich grupach społecznych, we wszystkich grupach religijnych, no ale jest najbardziej widoczne wśród młodzieży socjalistów, no i oczywiście oni są największymi jego poplecznikami, oni po prostu stoją za nim murem. Tylko 35% tysiąclatków, czyli ludzie plus minus tam koło 2000 roku urodzeni, tylko 1/3 chodzi raz w tygodniu do kościoła, albo raz, albo mniej niż raz miesięcznie. No to jest 64% idzie do domu modlitw, synagogi, zboru czy kościoła. 64% chodzi raz czy dwa razy do roku, czyli tacy kawiarniani, można powiedzieć, chrześcijanie. No i to jest baza. To jest cała baza dla komunisty, socjalisty Berniego. W styczniu były takie badania, no to Joe Biden, który, jego syn dostawał tamte pieniądze na Ukrainie, no ale Joe Biden, on był wiceprezydentem dla Baracka Obamy, Baracka Muhammada Obamy, no i Joe Biden ma największe poparcie wśród czarnych protestantów, 44% wśród czarnych protestantów. Joe Biden ma poparcie przez białych katolików 37%, no i 37% również biali ewangelicy, tak, także Joe Biden ma spore poparcie, a Berniego, no to najbardziej zagorzali to są agnostycy 36%, ateiści 30%, no i niezwiązani 28%. W New Hampshire, czyli to były ten, no zrobiłem filmik tam z tego spotkania, no ale nie bardzo go tam propagowałem wśród polskiej publiczności, no bo ja nie wiem, czy ludzie są zainteresowani, czy nie, no i poza tym jest po angielsku, także trzeba by było to tłumaczyć, no ale teraz parę tygodni temu były te wstępne wybory w New Hampshire, no to Amy Klobuchar i Pete Buttigieg, czyli ten homoseksualista, mieli sporo więcej głosów niż Bernie Sanders. Ciekawie to było to, że w południowej Karolinie Bernie jakoś tam dostał i pobił Bidena przez tych szczególnie przez tych ludzi, którzy nie chodzą na msze, tak, czy na serwisy. Nie ma takiego prawa, czy przepisu, czy jakiejś takiej wzmianki na ten temat, czy prezydent powinien być wierzący. No Thomas Jefferson, no on się deklarował niewierzącym
No ale był, został wybrany do tego, do Białego Domu, ale jednak religijność ma jakieś tam no spore, można powiedzieć, przywileje. Bill Clinton, no cwaniaczek nadzwyczajny, prześlizgał się przez tą politykę, zawodowy polityk przyspawany do żłoba. No ale on tak wszystkie te miejsca, które nie za bardzo były za nim, no to on powiedział, że on tak religijnie ich tam rozumie, no i smarował cholewki do nich, tak? Smarował do chrześcijan, a co robił z Lewinsky, co robił z innymi rzeczami, co oni wszyscy robili, no to wiadomo. George W. Bush wtedy, kiedy były ta nieprawdopodobna walka, wojna czy bitwa z terroryzmem, no to on też się odwoływał i powiedzmy bazował dużo na religijności, na życiu duchowym. Barack Obama to był Barack Muhammad Obama, to on był ta retoryka, ta siła tego rolowania, oszukiwania i zagmatwania wyborców, no to była pierwszej klasy, to on był po prostu mistrzem w tym, on cytował Biblię po prostu z pamięci, no pomimo tego, że chodził do meczetu, do szkółki muzułmańskiej, no ale to takie farbowane lisy są. Ten fenomen Sandersa, no to jest pokazuje to, że Ameryka, że ta wyjątkowość amerykańska powoli się po prostu rozmydla, że to się wszystko rozpada, że to się zaciera. Kilkanaście lat temu taki naukowiec czy badacz społeczny Seymour Martin Lipset napisał, że amerykańska religia no zawsze się przeciwstawia socjalizmowi. No i przypuszczalnie wszyscy ci komuniści, socjaliści, oni też to wszystko rozumieją, dlatego że we wszystkich tych krajach pierwsze co robią, żeby objąć władzę, żeby objąć koryto, żeby zmusić społeczeństwo do jednopartyjności, żeby zabić wybory, zabić demokrację, zabić opozycję, zabić inny punkt widzenia, żeby postawić go po prostu na lewicę, no niższą wiarę, no i wtedy socjalizm nadchodzi. Czy Bernie Sanders dostanie nominację? No na pewno będzie to jeszcze walka. No to jest coraz bardziej te frakcje demokratów chcą go wyniszczyć, no ale zobaczymy w czerwcu, kto zostanie kandydatem. Ale on jako kandydat na prezydenta, czy zostanie wybrany, no szanse są dosyć nikłe. Biden może miałby jeszcze szansę, ale jednak Sanders nie za bardzo. Dlatego, że jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jeżeli możesz głosować, no to odłącz się od socjalistów. Zrozum, że demokraci Kennedy'ego to nie są demokraci Sandersa. Partia Demokratów została ukradziona, uprowadzona, można powiedzieć, przez piratów komunizmu. No i zostałeś wyrolowany. Także przesuń się jednak zadeklaruj się jako republikanin i głosuj na Trumpa. No, Trump nie jest święty, no, ale można powiedzieć, jest dużo lepszy niż walnięty Sanders, socjalista. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Cześć, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku. Mam nadzieję, że oglądaliście filmiki z Witoldem Gadowskim.